Cześć. Dostałem do testów kamerę od Anke. Jest to model Castos. Kamera jest całkowicie bezprzewodowa, czyli łączy się z naszym routerem za pomocą Wi-Fi, tylko w standardzie 2,4 GHz oraz posiada wbudowany akumulator o pojemności 4400 mAh. W podstawowej wersji na dzień dzisiejszy kosztuje ona 159 zł, ale za dopłatą 30 zł możemy zakupić ją razem z panelem słonecznym o mocy 3 W, który za dnia będzie doładowywał nam ten wbudowany akumulator. Jeżeli zamierzamy ją zamontować na zewnątrz, to na pewno warto dołożyć te 30 zł do wersji z panelem słonecznym. Z informacji zawartych w ofercie producenta wynika, że kamera posiada 3-megapikselowy sensor, co daje nam rozdzielczość 2048 na 1536 pikseli. Współpracuje z Alexą, posiada czujnik PIR, który uruchamia nagrywanie tylko po wykryciu ruchu, dzięki czemu znacząco wydłużony jest czas pracy tej kamery. Umożliwia dwukierunkową komunikację głosową, obsługuje karty pamięci microSD do 128 GB, posiada płatną opcję zapisu w chmurze, jest również odporna na warunki atmosferyczne i posiada klasę szczelności IP65. Kamera na jednym naładowaniu akumulatora bez opcjonalnego panela słonecznego potrafi zapisywać zdarzenia do 6 miesięcy przy założeniu, że zapisze do 20 10-sekundowych nagrań dziennie. Jeżeli chodzi o bardziej szczegółowe parametry kamery, to zachęcam do sprawdzenia ich na stronie producenta. Link umieszczam w opisie. W opakowaniu mamy taką naklejkę, instrukcję w języku angielskim i oczywiście kamerkę. Jakość tworzywa sprawia wrażenie solidnego. Tutaj mamy czujkę ruchu PIR, następnie dioda stanu urządzenia, dioda doświetlająca widzialnym światłem białym, obiektyw. Z tyłu mamy głośnik i gwint do mocowania uchwytu. Pod spodem, za gumową zaślepką, mamy gniazdo USB-C do ładowania akumulatora. Powyżej gniazdo karty pamięci. Przycisk reset oraz włącznik. W pudełku znajduje się jeszcze kabel USB-C do ładowania oraz uchwyt montażowy. W oddzielnym opakowaniu mamy panel słoneczny o mocy 3 W. Kamerę podłączyłem do ładowania. Żółty stan kontrolki pokazał, że bateria się ładuje. Gdy zapali się na zielono, to znaczy, że jest w pełni naładowana. Teraz wystarczy zamontować kartę pamięci, włączamy i możemy zainstalować aplikację na telefon. Kamera sygnalizuje gotowość do połączenia takim dźwiękiem i migającą na niebiesko diodą. Aplikacja do zarządzania kamerą to Vico Home. Trochę denerwuje brak spójności co do zarządzania kamerami Anke, ponieważ to już czwarta z kolei aplikacja, ale rozumiem, że wynika to z różnych systemów stosowanych w ich kamerach. Po uruchomieniu aplikacji musimy sobie założyć konto. W tym celu podążamy zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie smartfona. Aplikacja jest po polsku, więc to nie problem. Po zarejestrowaniu w aplikacji możemy dodać urządzenie. Pamiętajcie, że aby dodać kamerę do aplikacji, musimy być połączeni naszym smartfonem do sieci Wi-Fi, do której zamierzamy tę kamerę dodać. Wpisujemy hasło dostępu do sieci Wi-Fi, klikamy dalej i czekamy na połączenie z kamerą. Kamera poinformuje nas o pomyślnym połączeniu. Connection succeeded. Teraz pojawia nam się instrukcja, jak optymalnie zainstalować kamerę. Aplikacja zachęca nas do skorzystania z subskrypcji zapisu w chmurze. Domyślnie aplikacja oferuje nam darmowy dostęp do chmury z ograniczonymi opcjami, czyli 3-dniowe archiwum wykrytych alarmów. Jak widać, płatna opcja oferuje nam dużo większy zakres z bardzo przydatnymi i ciekawymi funkcjami, jak na przykład segregowanie alarmów pod kątem wykrycia ruchu osób, zwierząt czy pojazdów, ustawienie strefy alarmowej oraz archiwum nagrań do 60 dni. Koszt miesięcznego abonamentu dla jednego urządzenia to 22 zł. Nielimitowana ilość urządzeń to 48 zł. Oczywiście bardziej opłacalne jest wykupienie od razu abonamentu rocznego. Aplikacja wykryła, że jest dostępna nowsza wersja oprogramowania sprzętowego kamery i zaleca zaktualizowanie jej, co oczywiście uczyniłem. Czekamy, aż pasek postępu na dole ekranu pokaże 100% i możemy zacząć monitorowanie otoczenia. Aplikacja po wykryciu ruchu od razu wysyła nam powiadomienia na telefon. Teraz sprawdzimy sobie funkcję kamery.
Więc tak, aplikacja to jest Vico Home. Po dodaniu kamery mamy od razu tutaj widok, żeby ją wybudzić. Ona jest domyślnie w trybie uśpienia. Załącza się dopiero, kiedy czujka PIR wykryje ruch przed kamerą. A żeby ją wybudzić, no to musimy kliknąć tutaj przycisk Play. I za chwilę pojawi nam się podgląd na żywo. W tej chwili mamy podgląd na żywo. Tu możemy sobie powiększyć obraz. Tutaj cofamy. I co mamy tutaj po kolei? Tu możemy włączyć dźwięk, nasłuchiwanie tego, co się dzieje w okolicy kamery. 2, 3, tu mnie nas słychać. Halo. Słychać. Tu możemy włączyć alarm dźwiękowy. Tutaj włączamy białe światło doświetlające, czyli nocą możemy sobie tego użyć. Tutaj usypiamy, tu możemy nacisnąć i coś powiedzieć. Jak mnie tam słychać? Tutaj możemy udostępnić komuś kamerę, podając ten kod QR. Jest tu po polsku instrukcja, jak to zrobić. Następnie na dole mamy bibliotekę, czyli zapisane nagrania z alarmów. Tutaj widzę, że są 10-sekundowe i w tym momencie jest podgląd z chmury. Można wykupić sobie subskrypcję, gdzie będziemy mieli 30-dniową historię zapisu. No jest to bardzo dobre oczywiście ze względu bezpieczeństwa, gdyby nam padła karta SD albo ktoś ukradłby kamerę czy ją zniszczył. Także nagrania pozostaną w chmurze. Możemy przełączyć się na nagrania z karty SD. Tutaj klikamy i potwierdzamy. Wtedy mamy zapis na osi czasu. Te szare punkty tutaj to właśnie są miejsca, w których zostało wykryte jakieś zdarzenie. Tu mamy z poprzedniego dnia. No i takie punkciki szare właśnie pozwalają na sprawdzenie wszystkich wykrytych ruchów. Możemy sobie tutaj bardziej szczegółowo powiększyć na dole oś czasu. Widzę, że nagrania z chmury mamy tylko z 4 dni, ale ja nie wykupywałem subskrypcji. Z karty SD tutaj widzę, że ilość tych nagrań na karcie 64 GB pozwoliła nam już tutaj uzyskać zapis z prawie 3 tygodni. Co tutaj dalej mamy? No jeszcze raz wejdziemy na stronę główną i odpalimy sobie tutaj ustawienia. Pierwsze co, no to mamy tutaj informacje o stanie naładowania baterii, siła sygnału, stan jest online, lokalizacja i tutaj mamy garaż i tu mamy więcej szczegółów. Możemy zmienić sobie nazwę tej kamery, zaktualizować oprogramowanie, strefa czasowa i tutaj możemy na przykład połączyć się z inną siecią, która jest aktualnie dostępna. Detekcja ruchu. Możemy włączyć lub wyłączyć czułość wykrywania. 3 zakresy: nisko, średnio i wysoko. Ustawienia nagrywania. Możemy ją uśpić, ale jest informacja, że po uśpieniu kamera zatrzyma nagrywanie i włączy alarm, wyśle powiadomienie. Czyli nie będzie nagrywała, ale będzie nam wysyłała powiadomienie z samej czujki PIR. Harmonogram możemy ustawić uśpienia, ustawienia powiadomień. Tutaj co nas interesuje. Możemy też zaznaczyć strefę aktywności, ale to przy wykupieniu jakiejś dodatkowej opcji. Vico Home Awareness. Aby uzyskać więcej funkcji, to możemy sobie sprawdzić, na czym to polega. Dalej, ustawienia alarmu. Możemy ustawić dźwiękowy i świetlny.
dźwiękowy. Po włączeniu syreny alarmowej kamera automatycznie włączy alarm dźwiękowy, gdy czujnik ruchu zostanie wyzwolony, czyli gdy wykryje ruch przed kamerą. Alarm świetlny, czyli dokładnie jest tak samo, będzie mrygała światłem, gdy czujnik ruchu wykryje jakiś ruch przed kamerą. W ustawieniach wideo, czyli tak, rozdzielczość nagrywania możemy ustawić na SD lub 2K, domyślnie jest 2K, obracanie obrazu. Aha, czyli tylko można obrócić napięcia w sieci 60 Hz, to zmienimy na 60 lub tryb koloru, zmienimy teraz na tryb. Zarządzanie kartami SD. No tak jak widać tutaj z tych 3 tygodni, gdzie kamera mi działa, dopiero zapisało mi 4 giga 10-sekundowych nagrań. Tu można sformatować kartę SD. Ustawienia diody sygnalizacyjnej. Czyli możemy wyłączyć kontrolkę, ta która pokazuje stan kamery. Jeżeli ona wykrywa ruch, to automatycznie na kamerce pokazuje nam się niebieska dioda. To znak, że ona wykryła ruch i nagrywa zdarzenie. Możemy to wyłączyć, żeby kamera była bardziej dyskretna. Co tutaj dalej? Ustawienia zasilania. Wybieramy, czy mamy podłączony panel słoneczny, czy jest podłączony na stałe, czy tylko z zasilania bateryjnego. Automatyczne włączanie po naładowaniu. Ustawienia dźwięku. Instrukcja instalacji kamery. W zależności od tego, czy kamera jest podłączona na stałe, czy ma panel słoneczny, czy zasilanie bateryjne. No i tutaj z ustawień to wszystko. I teraz tak, jeżeli chodzi o jakość obrazu, to naprawdę jest przyzwoity. No zobaczycie zresztą, jak to wygląda. Minusy tej kamery, ale to nie są minusy tylko tej kamery, bo zauważyłem też to samo w kamerze, którą testowałem wcześniej, kamera obrotowa z właśnie panelem słonecznym. I z tego, co zauważyłem, to kamera zapisuje bardzo dużo fałszywych alarmów w słoneczny dzień. Być może wynika to z tego, że tutaj mamy wyłożoną kostkę i ta kostka się nagrzewa przy jakimś tam wietrze, być może te masy ciepłego powietrza się poruszają i kamera wykrywa przez cały ten okres dużo fałszywych alarmów. To samo miało miejsce właśnie w tamtej kamerze, którą testowałem jakiś czas temu. Tutaj macie link do testu tej kamery. No zobaczcie, tutaj na przykład drzewo nie porusza się, nie ma żadnego ruchu człowieka czy zwierzęcia, a i tak zostało nagrane zdarzenie. I mamy tutaj w odstępach mniej więcej co 5 minut coś się tam dzieje, tak jak widać. A w rzeczywistości niczego tu nie ma. Drzewo stoi w miejscu. Mamy tylko słońce tutaj na podjeździe. Tu mamy cień, także tu pewnie jest chłodniej. Być może tutaj jakieś te masy ciepłego powietrza się przesuwają i wybudzają nam kamerę. Jeszcze jedna ważna uwaga. Z poziomu smartfona nie możemy ściągnąć zapisanych nagrań. Jedyne, co możemy zrobić, to włączyć nagrywanie tego, co aktualnie oglądamy. O, i teraz nam się zapisuje to, co właśnie sobie oglądamy z karty pamięci. Tak to wygląda. Zobaczymy jeszcze, w jakiej jakości te nagrania się zapisują, czy to jest ta pełna rozdzielczość. No, możemy też tutaj zrzucić sobie zdjęcie z aktualnego widoku, z podglądu, klikając w ten aparacik. Jeżeli klikniemy kamerkę, to oczywiście nagrywa nam się wideo z tego, co aktualnie sobie oglądamy. Rozdzielczość jest 2304x1296, czyli tak naprawdę nie jest to ta, którą deklaruje producent. Ona jest przycięta do formatu 16:9, bo 3 megapiksele to jest format 4:3. Także tutaj mamy jedną drobną niespójność.
16 klatek na sekundę, no, producent deklaruje 15 klatek na sekundę, no i tak to wygląda. Na koniec zobaczcie, jak wygląda jakość nagrań w dzień i w nocy. Link z aktualną ofertą na testowaną kamerę umieszczam pod filmem. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć.